Dzień dobry Państwu. To już piąty odcinek naszych reportaży poświęconych historii miasta Szczecinek i jego najbliższych okolic. Piąty odcinek będzie poświęcony rodzinie szlacheckiej von Goltz. Rodzinie szlacheckiej, która w okolicy naszego miasta, we wsi Siemczyno, pozostawiła fundację. Widzicie Państwo herb rodziny szlacheckiej von der Goltz na tarczy herbowej w polu czerwonym, srebrno-czarna, obniżona krokiew wklęsła. Według legendy herbowej protoplasta rodziny miał w XII wieku przybyć z Nadrenii do Polski i wstąpić na służbę Bolesława Krzywoustego. W następstwie tego miał posiąść wójtostwo w Drawsku Pomorskim. Kolejne zdjęcie prezentuje mapę Heinrichsdorf z XVI wieku, a od 1945 do 1947 roku wieś Henrykowo, od 1947 i tak jest do dzisiaj wsi Siemczyno. Owa mapa pochodzi z XVI wieku, kiedy wieś była własnością starostwa Drachimskiego. Ma ona charakterystyczny układ przestrzenny zwany ulicówką. Widzimy zabudowę po obu stronach drogi z wyodrębnionym dworem. Kolejne zdjęcie prezentuje widok na pałac od strony ogrodu na litografii barwnej wydawnictwa Dynkera z drugiej połowy XIX wieku, którą mamy w naszych zbiorach. Budowę pałacu rozpoczęto 20 marca 1722 roku i trwała ona do 1726. Jest to budynek reprezentacyjny o charakterystycznym rozplanowaniu et grand et jardin pomiędzy dziedzińcem a ogrodem. Tego typu obiekty realizowane były we Francji w XVII wieku. Pałac na planie podkowy, a dwukondygnacyjna bryła przykryta jest dachem mansardowym. Kolejne zdjęcie przedstawia pocztówkę ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Szczecinku z widokiem kościoła i pałacem od strony ogrodu. Przed pałacem rozciąga się dziedziniec honorowy Côte de Honneur. Kolejne zdjęcie przedstawia pałac od strony ogrodu, a w nim tajemniczy tunel ewakuacyjny. Tunel miał służyć mieszkańcom pałacu do ucieczki przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Wejście do tunelu znajduje się na przedłużeniu Alei Grabowej, a wyjście w parku. Kolejne zdjęcie to kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1854-56 z fundacji Heinricha Leonarda von Arnim, kolejnego właściciela majątku. Kościół, proszę Państwa, został dobudowany do barokowej kaplicy Golców wzniesionej przez Henninga Bernta w 1699 roku. Dawna kaplica grobowa Golców, pod której posadzką znajdują się krypty, pełni dzisiaj funkcję zakrystii. Znajduje się tam kopia obrazu Adoracja Chrystusa przez Henninga von der Goltz, który nawiązuje do epidemii dżumy panującej we wsi w roku 1712 lub, jak sądzą inni historycy, 1713. I jest dowodem wdzięczności za ocalenie mieszkańców od zarazy. Muzeum Regionalne w Szczecinku w fatalnym stanie obraz nabyło w 1999 roku, żeby dwa lata później przekazać go do Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a tam pod kierunkiem pracowników naukowych zajęła się nim pani Magdalena Iwanicka. Kolejnym nie mniej ważnym zabytkiem przeniesionym z Siemczyna do muzeum w Szczecinku są pełnoplastyczne rzeźby legionistów rzymskich, które pierwotnie stały parami w holu pałacu przy schodach. Na tarczach legionistów herb kolejnych właścicieli dóbr siemczyńskich rodziny von Bredow. W zbiorach naszego muzeum mamy również kratę kominkową, wysokiej klasy zabytek kowalstwa artystycznego, która miała zapobiegać przed bliskim kontaktem głównie dzieci z ogniem.
W barokowo urządzonych wnętrzach funkcjonują dzisiaj dwa muzea: interaktywne Muzeum Baroku i Muzeum Rzemiosł Różnych. Jak do każdego mojego reportażu dołączam mapkę trasy, którą pokonałem rowerem. Do przygotowania tego reportażu korzystałem między innymi z publikacji pana Jarosława Leszczołowskiego Henrykowscy Golcowie, ze Szczecineckich Zapisków Historycznych nr 5 i przewodnika po wystawach stałych Muzeum Regionalnego w Szczecinku pana Jerzego Dudzia. Do zobaczenia w kolejnym reportażu.